Witam wszystkie baranki i zapraszam serdecznie na prognozę kolejnego miesiąca, miesiąca marca. Bardzo ważny miesiąc, nie tylko dlatego, że rozpoczynają się zaćmienia w Twoim znaku i naprzeciw, czyli na osi baran-waga, ale również Słońce będzie w tym miesiącu 20 przechodzić do Twojego znaku, co oznacza najpiękniejszy czas, najsilniejszy czas. Słońce bowiem nie tylko sygnalizuje początek wiosny tego roku, ale także, że będziesz miał więcej siły, więcej mocy i będziesz podejmował na pewno w tym czasie bardzo ważne decyzje. Na początku miesiąca Słońce znajduje się jeszcze w znaku ryb i tutaj jest za Tobą. Myślę, że razem z pozycją Słońca w znaku ryb jest dużo do zaplanowania, jest dużo do przygotowania. Fokus ma być skierowany na Twoje wewnętrzne potrzeby. Może niektóre baranki kreślą już swoje nowe marzenia, czy wizje, czy plany, czy też może coś piszecie, może uczycie się, może przygotowujecie się do czegoś nowego, aby później razem ze Słońcem w znaku barana 20 wyjść po prostu do akcji i pokazać się. Do 23 jest bardzo dobra energia. Mars, twój patron, planeta energii, planeta działania, znajduje się w znaku wodnika i tutaj wykorzystałabym ten czas do współprac, do kooperacji, do realizacji marzeń czy też życzeń. Może tworzysz jakieś strony internetowe, może występujesz gdzieś na social mediach, może chcesz się spotkać z przyjaciółmi, czy też może właśnie są jakieś projekty dla innych ludzi i ten Mars będzie Ci dodawał tutaj energii, odwagi, siły, mocy, zrobienia inaczej, zrobienia niekonwencjonalnie, zrobienia nietuzinkowo, tak abyś Ty się spełnił. Pojawi się także protekcja i pomoc ze strony przyjaciół, ze strony grup, ze strony różnych organizacji, którą na pewno wykorzystałabym w tym miesiącu. Od 3 marca należy uważać i 3 jest takim bardzo znaczącym dniem, ponieważ Wenus jeszcze przyświeca Ci do 10 marca, ale ustawia się w kwadracie do Urana, mogą tutaj nastąpić zmiany, jeżeli chodzi właśnie o przyjaźnie, o współpracę, o kooperację wszelkiego rodzaju, ale także niektóre baranki zastanowią się, z kim naprawdę jest mi po drodze, jeżeli chodzi o moje wartości, jeżeli chodzi o sposoby zarabiania pieniędzy. Może będziesz Ty z jakichś ludzi rezygnował lub też powiesz, że ta atmosfera nie odpowiada Tobie ze względu na wartości, ze względu na Twoje talenty, czy też, że będziesz chciał wreszcie swoje talenty zupełnie inaczej wyeksponować, czy też wykorzystywać właśnie w osobistym spełnieniu i tworzeniu zabezpieczeń, tak? Czyli zarabianiu pieniędzy. Uwaga, 8 marca, Merkury w znaku ryb, który także stoi za Tobą, jest w koniunkcji do Neptuna i tutaj mogą się objawić jakieś tematy związane z prawdą, z nieprawdą. Jak sobie coś wyobrażałeś, jaki jest real, jakie są informacje, jakie są wiadomości, a co jest rzeczywiście, co ktoś mówi, czy co ktoś przedstawia, dlatego bym za bardzo nie wierzyła tutaj temu, co usłyszę. Może ktoś specjalnie przekazuje Ci jakąś informację, która nie jest prawdziwa. Neptun z drugiej strony może odsłonić pewne tematy, może odsłonić jakieś informacje, które nie za bardzo będą Ci się podobały, ale które trzeba będzie uwzględnić. Na pewno nie przyjmowałabym od razu wszystkiego do wiadomości, ale sprawdzała real. Od 9 do 15 dla wszystkich jest taki dosyć intensywny, bardzo, nawet bym powiedziała, wybuchowo agresywny czas, ponieważ Twój Mars w znaku wodnika ustawia się w kwadracie do Urana. Ponieważ Mars stoi pozytywnie dla Ciebie, a Uran nie ma wpływu na Twoje Słońce,
Chodzi przede wszystkim o sposoby zarabiania pieniędzy i o tych przyjaciół, o te grupy, o te organizacje. Z jednej strony myślę, że mogą się pojawić jacyś nowi ludzie, mogą pojawić się jakieś propozycje, mogą pojawić się nowe osoby, czy też nowe jakieś organizacje, z którymi warto rozpocząć jakąś współpracę, jakąś kooperację, a może ty sam zastanowisz się, w jaki sposób inny, nowy, nie taki, jaki wcześniej już kiedyś używałeś, chcesz zarobić większe pieniądze, czy chcesz się zabezpieczyć, ale rezygnując z pewnych osób. O tym także mówią te zaćmienia, tak? Czyli na osi baran waga i w tym miesiącu szczęściowym zaćmieniem księżyca, że pewni ludzie będą znikać, że pewne relacje, pewne kontakty mają karmiczne zakończenie. Same zaćmienia mówią o wypaleniu się czegoś, o zakończeniu i węzeł karmiczny jest w Twoim znaku, abyś w tym roku, czyli do końca roku 24, zajął się przede wszystkim sobą. 10 odbywa się spirytualny nów księżyca w znaku ryb i słońce stoi w pozytywnym aspekcie do Urana i podczas tego dnia Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, który może przez ten pierwszy tydzień nie za bardzo Ci tu pomaga, od 10 przechodzi do Twojego znaku. Super czas, dlatego że będzie dużo jeżdżenia, dużo rozmów, dużo podpisów, dużo nowych pomysłów oraz także informacji. Dobrze, Merkury w znaku Barana, czyli w Twoim znaku, no dodaje Ci odwagi, pewności siebie, takiej stanowczości w głosie, ale także biznesowo, zawodowo czy finansowo. Wychodzisz tutaj na prostą, walczysz o siebie i zapewne pojawią się na pewno jakieś nowe układy, jakieś nowe współprace, jakieś nowe kooperacje, ponieważ do wszystkiego podchodzisz bardziej odważnie, nie chowasz gdzieś się, nie zamyślasz, nie przemyślasz, nie analizujesz, nie rezygnujesz siebie, ale odważnie tutaj forsujesz te rzeczy, na których Ci naprawdę zależy, poprawiając swoją sytuację finansową. Dzień następny Wenus opuszcza tą przyjemną pozycję, która do tej pory, czyli do 10 masz dobrą pozycję Wenus w znaku wodnika i przechodzi do znaku ryb. Wenus w znaku ryb czuje się bardzo dobrze, ale ponieważ ustawia się za Tobą, oznacza, że czas jest taki na rozwój duchowy, na rozwój spirytualny, na zadbanie o siebie, na zadbanie o swoje zdrowie. Może niektóre baranki z tym Merkurem będą gdzieś wyjeżdżać, coś nowego, coś innego, zagranica czy urlop gdzieś nad morzem, ryby, gdzie będziesz odpoczywał, gdzie może będą jakieś, nie wiem, masaże, medytacje, odpoczynek i z tą Wenus naprawdę dałabym sobie czas na wszystko, zadbałabym o siebie, zadbałabym o potrzeby swojego ciała, o potrzeby swojego organizmu, skupiła na się, może niektórzy z Was będą czytać, czy też uczyć się, czy też to jest to pozycja Wenus naprawdę taka bardzo zainspirowana, artystyczna, artystyczno-kreatywna, lub też możesz także z tą Wenus pomagać innym i jeżeli chodzi o pracę, pomocy innym, zajmowania się tematami uzdrawiania duszy i ciała, można tutaj także zarobić pieniądze. Te osoby, które są w tych zawodach, pozycja tej Wenus na pewno będzie pomagać. 18 znowu, uwaga, Słońce w znaku ryb łączy się z Neptunem. Druga taka sytuacja, gdzie nie wszystko jest prawdą, gdzie nie wszystko jest autentyczne i prawdziwe, to może być w pozytywnym sensie jakaś inspiracja, że wymyślisz coś nowego, coś innego, czy inaczej będziesz tutaj chciał coś zaprezentować. I 20, tam pierwszy dzień wiosny, rozpoczyna się astrologiczny rok dopiero z przejściem Słońca do Twojego znaku, ale także czas urodzin, czyli już teraz składam wszystkim barankom spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, ponieważ od tego czasu jest to Twoje 4 tygodnie bardzo intensywne, bardzo ważne z tymi zaćmieniami. Raz na 18 lat będzie się bardzo dużo rzeczy działo. Fokus na siebie.
Uwaga, ponieważ jesteśmy w korytarzu zaćmień, od pełni w znaku panny do, no jeszcze do końca kwietnia i efekty zaćmień będą się rozciągać na kolejne 6 miesięcy przed wszystkimi decyzjami. Na pewno bym się zastanowiła, czy też ważne jakieś wydarzenia, ważne impulsy, ważne myśli na pewno sobie zapisywała. To na pewno przyda Ci się w późniejszym czasie, ale ze Słońcem w znaku barana jest więcej mocy, jest więcej siły, więcej odwagi, więcej ekspresji. Stawiasz na siebie, działasz, inicjujesz. Bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o profesję, o relacje, o partnerstwa. Te osoby, które są same, wejść w zupełnie inny rodzaj relacji, ale także razem z zaćmieniem w znaku wagi, z częściowym zaćmieniem księżyca 25, może to być wejście z jakiejś relacji, czy też rezygnowanie z jakiejś relacji, ale do tego zaraz dojdę. 22, czyli już 2 dni po rozpoczęciu wiosny, Słońce ustawia się w pozytywnym aspekcie do Plutona. Jest pomoc nowych ludzi, nowi ludzie, nowe kontakty, nowe znajomości. Wszyscy, którzy pracują, jeżeli chodzi o online, o jakieś grupy, o przekaz wiedzy, przekaz informacji i opierają się na tym, że realizują swoje życzenia i marzenia, ten Pluton będzie Wam pomagał. Tak? Czyli Pluton jest teraz wodniku w pozytywnym sekstylu, że będą przychodzić ludzie, nowi przyjaciele, czy też z nowej jakiejś grupy, zupełnie coś nowego, coś innego. To jest od tygodnia. Pamiętaj, czyli nie myśl sobie, że ktoś tam coś Ci zaproponował, ale ktoś zupełnie inny, odmienny. I po prostu ten Pluton będzie uwalniał od starego myślenia, od starych kontaktów, od starych przyzwyczajeń, ale też od tego, że musisz się narobić ciężko, czy też namęczyć, aby zrealizować swoje życzenia i marzenia, ale będzie tu zupełnie wyglądało teraz inaczej. 23, taki bardzo może być smutny dzień, Wenus w koniunkcji do Saturna. Wenus w znaku ryb cały czas za tobą, może takie zrozumienie jakichś tematów, co się kończy, co zamykasz, z czego trzeba zrezygnować, z jakich marzeń, wizji, planów, od czego trzeba odejść. I Mars przechodzi do ryb. I tutaj druga pozycja, ponieważ w tym miesiącu twój Mars będzie rozrabiał, on będzie tutaj robił różne pozycje i on tak sobie lubi w znaku ryb, dlatego że należy do ciebie, czyli także należy do Skorpiona, ale woli ogień, woli działanie, woli intensywność, a w znaku ryb w wodzie to może być takie zagubienie, to może być takie rozciąganie, to mogą być rezygnacje, to mogą być jakieś takie wewnętrzne konflikty psychiczne wszelkiego rodzaju i na 2 miesiące ustawia się za tobą, czyli zanim przejdzie do twojego znaku, dokładnie 6 tygodni, gdy ty masz to Słońce i Merkurego w twoim znaku, czyli działasz, inicjujesz, idziesz do przodu, dużo nastawione na profesję, na zarabianie pieniędzy, nowe kontakty, nowe znajomości, jakieś wyjazdy, tralala, tak z tym Marsem tutaj coś przemyślasz z tyłu, tak jak gdybyś po cichu coś przygotowywał, po cichu coś organizował. Może też to być w tym czasie dobra jeszcze z wiosny, że trzeba także zadbać o swoje zdrowie, mogą się pojawić jakieś tam przeziębienia, ale także, kochane baranku, mogą się pojawić ukryci wrogowie. I tutaj bym dokładnie widziała, bo może to być właśnie osoba, którą znasz, która tobie jest bliska, z którą w jakiś sposób jesteś połączone emocjonalnie, uczuciowo, ale to wszystko przy tych zaćmieniach będzie wychodzić na zewnątrz. I tego 25. Zapisać sobie. 25. Żadnych terminów dookoła, 3 dni przed, 3 dni po, ale także uważać, tak? Pamiętajcie, że w korytarzu zaćmień jesteśmy pod wpływem bardzo takiej przeznaczeniowej, karmicznej energii i pełnia odbywa się w znaku naprzeciw, szczęściowym zaćmieniem księżyca. Temat księżyca dotyczy przede wszystkim twoich emocji i uczuć, ale także tematu mamy, czy też związany jest z jakąś kobietą i podczas tego dnia Mars właśnie przechodzi do znaku ryb, czyli znak ryb, no pożegnanie, rezygnacja, zostawienie, izolacja, tak, czy też jakiś tam dystans w każdym bądź razie i Wenus staje w pozytywnym aspekcie do Jowisza.
O co może tutaj chodzić? Przede wszystkim temat relacji, temat partner. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nie wiem, co było 18 lat temu. Zastanów się, jakie tematy były bardzo ważne dla ciebie. 2006-2007, jak się teraz nie mylę. Wtedy jednak węzły karmiczne były odwrotnie. Teraz węzeł karmiczny jest w twoim znaku. Że ponieważ częściowe zaćmienie księżyca mówi o zrezygnowaniu, czy też odejściu, czy też zakończeniu jakiejś relacji, jakiegoś partnerstwa, to będzie się objawiać do września 2024 i dotyczy baranków 3 dni plus, 3 dni minus do urodzonych dookoła daty 25. W następnym miesiącu, w kwietniu, jest chyba 8, jest totalne zaćmienie słońca w twoim znaku, czyli będzie bardzo intensywnie i dotyczy wtedy drugiej dekady. A tutaj osoby urodzone dookoła daty 25, ale także wszyscy, tak? Czyli wszystkie baranki bym naprawdę uważała z decyzjami, z informacjami, nie od razu podejmowała jakiejś decyzji, ale także nie jest to dobry czas tutaj dookoła tego 25, abyś gdzieś się stawiał na świecznik do publiczności, ale zajął się sobą. Nie rób też jakichś bardzo ważnych terminów. Na pewno uważałabym na propozycje, które przyjdą, no bo to jest księżyc w znaku wagi i pokazuje, ponieważ jest pierścieniowe zaćmienie i jest to jakaś relacja, która się karmicznie kończy, która odchodzi. Coś, co było może problemem, coś, co może było trudnością, coś, co może było udawane przez długi, długi czas i chodzi także o twoje emocje i twoje uczucia. Skup się na sobie, skup się na swoich potrzebach serca, na tym, czego pragniesz, czego chcesz i uważać tutaj. Następnie 29, czyli przed samymi świętami, jak będą wyglądać te święta, 29 księżyc jest w znaku Skorpiona, 30 i 31 święta wyglądają lepiej, księżyc jest w znaku Strzelca. Myślę, że baranki będą gdzieś wyjeżdżać, czy spotykać się z przyjaciółmi, czy będziecie gdzieś w drodze, czy może być to jakaś wycieczka, jakieś spotkanie z przyjaciółmi, a niektóre baranki może będą dookoła tych świąt także zdobywać jakąś wiedzę, czy też właśnie wyjazd, odjazd, odpoczynek w otoczeniu ludzi, którzy naprawdę ci sprzyjają. Kochane baranki, ja wam życzę wspaniałego miesiąca, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, trzymam kciuki za wydarzenia, które nadchodzą. Powodzenia. Idziesz do przodu, idziesz w kierunku do siebie. Ty jesteś ze swoimi decyzjami najważniejszy i ty decydujesz tylko. Ten miesiąc nie jest na pochopne decyzje. Pozdrawiam i do zobaczenia.